In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizen can compare the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Witamy was w kolejnej odsłonie lewicowego, progresywnego podcastu Trójdzielnia". Nadają dla Was prosto, do Waszych słuchawek, głośników z Trójmiasta Michał Piełkoś, Włodarczyk Jędrzej. I Górska Anka. Teorie spiskowe. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o teoriach spiskowych, związanych z pandemią COVID-19, koronawirusa, gdyż już jest ich cała plejada, cała masa. Mamy dużo teorii spiskowych. Ludzie bardzo lubią teorie spiskowe i kiedy tylko coś się stanie dużego, to od razu mamy tutaj pełną listę. I my dzisiaj właśnie taką pełną listę mamy dziwnych, pokręconych, niewiarygodnych, a w niektórych może nawet jest zianko prawdy powiało groz. Ja, ja nie śledzę, od razu mówię, ja nie śledzę teorii spiskowych, ponieważ ja je wymyślam. Także ja będę dopowiadać kolejne wątki w teoriach, które wy będziecie przedstawiać. Możemy się tak umówić, o. A będę rozbudowywać te scenariusze. Słuchajcie, chciałem zaapelować do moich znajomych na Facebooku. Proszę was, błagam was, pisają do was w tej sprawie, nie posłuchaliście. Przestańcie wysyłać mi te łańcuszki pod tytułem Właśnie wyciekły tajne dokumenty CIA, no. albo odkryto najnowszy plan Kaczyńskiego. Jesteśmy w <laughs> nie, wiem, nie, nie wiem, kto te łańcuszki pisze, ale być może jego adres znajduje się u tej osoby gdzieś tam, zaraz przy Placu Czerwonym. Przy <laughs> jest, no. jest taka możliwość. W całym wstępie, dlaczego w ogóle ludzie nabierają się na teorie spiskowe, no bo jednak w znacznej większości są to kompletne bzdety. I dlaczego też poszukują takich teorii gdzieś tam w internetach, na Facebookach, na Twitterach. I wydaje mi się, że jest to podyktowane tym, że ludzie często czują się bezsilni, czują się bezsilni wobec zmian, które zachodzą wokół nich samych, czują się bezsilni wokół katastrof, wokół klęsk. I te teorie dają im takie, to swejkowe poczucie, ale dają im takie poczucie kontroli nad rzeczywistością. I kwestia tutaj zdaje się być bardziej psychologiczna niż polityczna, i pytanie jest, dlaczego chcemy wierzyć w to, że na przykład tam jacyś naukowcy z Chin chcą nas zabić? I uważam, że po prostu nasze umysły dosyć niechętnie radzą sobie z pewną przypadkowością, z takimi randomowymi eventami z, z entropią. Dokładnie, z i z takimi zawiłymi, skomplikowanymi teoriami na temat, dlaczego różne rzeczy się. Wydarzają, a bardziej nasze umysły mają skłonność, aby szukać wyjaśnień, które jesteśmy w sobie w stanie w łatwy sposób wytłumaczyć. I tu chciałbym zwrócić uwagę na takie słowo, które jest wytrychem wydaje mi się, w rozumieniu, dlaczego mamy teorie spiskowe, i to jest znaczenie. Ludzie poszukują znaczenia dla zdarzeń, i znaczenie jest tutaj najistotniejsze. I oczywiście te wszystkie teorie spiskowe te oznaczenia dostarczają w takiej bardzo prostej, takiej niezwymyślanej formie. I pytanie jest oczywiście, w jaki sposób z teoriami spiskowymi walczyć, bo uważam, jako lewica w ogóle uważamy, że oczywiście polityka powinna być prowadzona na faktach i w związku z tym z teoriami spiskowymi należy walczyć. To prawda i tu wejdę w lekką polemikę, jest jedna, tylko no właśnie, nie zawsze wiemy jaka ona jest, dlatego że tych ośrodków dostarczania wiedzy, że to prawdziwej, i półprawdziwej, czy i całkowicie fałszywej jest tak wiele, że w dzisiejszym świecie właściwie powszechnych mediów internetowych, i tradycyjnych i wszelakich, tak naprawdę ciężko się niekiedy dokopać od tej prawdy. Ja będę delikatnym obrońcą tej emocjonalnej części lewicy, to znaczy lewicy, która też ma prawo do swojego sceptycyzmu, nawet wobec racjonalizmu pozornego. To znaczy yy, są pewne rzeczy ukryte, te, o których nie wiemy i nie możemy być naiwni, sądząc, że, że ich nie ma, że po prostu wszystko to, co słyszymy w mediach, nawet jeżeli wierzymy w tym mediom, nawet jeżeli te media są uczciwe, jest prawdziwe, bo one też cierpią na deficyt informacji i jednocześnie na przesyt informacji. Z jednej strony nie wiemy, z drugiej strony wiemy za dużo, bo za bardzo jesteśmy bombardowani. Więc będę bronić też prawa lewicy do pewnych teorii spiskowych lub przynajmniej do, do wątpienia i też bronić prawa ludzi do tego, żeby wierzyli w to, co chcą wierzyć, bo, bo, bo to jest często bardzo silnie osadzona wiara. Jak gdyby się każdego z nas podpytać mocniej, zrobić z nami wywiad, to pewnie każdy z nas wierzył w jakieś teorie, które niekoniecznie są osadzone w realiach, albo przynajmniej no, jest wysokie prawdopodobieństwo, że one nie są prawdziwe. Musimy sobie zdać sprawę, że w, w bardzo szerokich kręgach, bardzo potężnych grup interesów, jednak yy, no, jest dosyć cenne to, że ludzie wierzą w teorie spiskowe. No, mam na myśli chociażby różne ruchy religijne, mniejsze i większe, i te całkiem potężne. No przecież. Czym to jest? Innym jak nie, po prostu nienaukowa chęć oddziaływania na postrzeganie świata przez ludzi i tym samym, nie wiem, poszerzanie swoich gręgów wpływów. Więc te teorie spiskowe, my sobie możemy wymienić, się z nich pośmiać i pewnie za chwilę to zrobimy, ale jest bardzo dużo ludzi, organizacji, instytucji formacji politycznych, religijnych na świecie, które po prostu dzięki tym teoriom istnieją. I to jest przerażające, bo to pokazuje, że to, że ludzie jakby potrzebują wiedzieć i znać znaczenie, ale też potrzebują zjednoczyć się wokół jakiejś teorii albo wokół jakiejś idei i jakby z tego też wynika to niebezpieczeństwo tych teorii, przynajmniej niektórych. I wydaje mi się, że taką organizacją numer jeden, która żywi się y, teoriami spiskowymi jest, uwaga... Kościół katolicki. Tak! I pierwsze, co mi przyszło do głowy, no to oczywiście witch hunting. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to polowanie na czarownice Czyli po prostu takie przekonanie, że jeżeli kobieta w jakiś sposób wyłamie się z systemu, maja, żyje oddzielnie, nie jest poddana czy religii, czy jakiejś tam represji ze strony społeczeństwa czy mężczyzn, no to znaczy, że jest oczywiście czarownicą, że miała kontakty z szatanem i należy ją spalić, aczkolwiek oni tam je, mieli też takie y, różne inne metody, aczkolwiek y, tutaj muszę powiedzieć, że posiłkuje się moją wiedzą zaczerpniętą z, 19 wieku. z Monty Pythona. <laughs> <laughs> z Monty Pythona i, ta, i, ta, i, ta, i ta, tak robili, że patrzyli, czy ta y, czarownica utonie i jeżeli ona nie tonęła, to znaczy, że, że była y, że, że był w niej diabeł, jak to się mówi po polsku, że była opętana, była, że, 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 że była opętana, a jeżeli ona utonęła, no to wtedy znaczy, że nie, było, że nie była opętana, no ale że utonęła, to i tak było za późno, bo już nic nie było, nie, nie można było nic zrobić. O, oh, nie była opętana, ups, szkoda, jaka szkoda, hmm. Ej, nie, ale w ogóle słuchajcie, no jeśli chodzi, już mówimy o kościele i o kobietach, no to przecież. Cała ta niechęć i nienawiść do kobiet, która w kościele, no to przecież to się nieodłącznie wiąże, nie wiem, z rozrodczością kobiet, co wynikało w dawnych wiekach ciemnych, wiekach średnich, z nieznajomością fizjologii ludzkiej. No ale dzisiaj, w XXI wieku, kiedy już wiemy, jak działa ludzki organizm, kiedy wiemy, dlaczego kobiety menstruują, kiedy wiemy, dlaczego czasami rodzi się dziecko bez palca, albo rodzi się dziecko z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, kiedy wiemy, jak można, nie wiem, powstrzymać cykl menstruacyjny, jak można co zrobić, żeby nie zajść w ciąży. Kościół nadal wierzy, że to wynika wszystko z tego, że kobiety to dzieło szatana. Więc jakby mm, nic się nie zmieniło. Nauka poszła do przodu. Znamy tabletkę antykoncepcyjną. Wiemy, że aborcja nie zabija człowieka. Wiemy, że. Że nie, nikomu nie szkodzi i nie wywołuje syndromu nie wiadomo czego, ale kościół dalej po prostu zatrzymał się na, na XI wieku i dalej twierdzi, że krew kobiety to dzieło, wypływająca z kobiety to dzieło szatana. Słuchajcie, klasyfikacja, klasyfikacja, głupie, mądre, realistyczne i mniej realistyczne. Tak, zaczynając od takich, mniej powiedziałbym wiarygodnych, jest. Przeglądałem troszkę internet w ostatnich dniach, żeby to wyszło. Jest tego tony w ogóle, jest tego dużo bardzo. Dużo teorii spisowych na temat koronawirusa. Teoria depopulacji. Wyobraźcie sobie. To jest coś takiego, co krąży od wielu lat. Kiedy są jakiekolwiek katastrofy, to zaraz Wychodzi z ciemności teoria o tym, że jest spisek polegający na tym, żeby trochę zmniejszyć populację Ziemi, bo jest na za dużo. Po prostu nie prowadzimy już wojen od kilkudziesięciu lat, nie ma jakichś wielkich katastrof, jest za dużo ludzi ponad 7 miliardów. Według tych, którzy takie teorie tworzą, teraz jakie byłoby narzędzie tutaj? Oczywiście koronawirus, generowany według różnych teorii, nie przez wirusa, tylko przez sygnał. Ten sygnał jest związany. Z stacją, stacjami internetowymi 5G, czyli Chińczycy. Chińczycy stoją gdzieś tam w tle. Chińczycy, którzy walczą o swoją pozycję w świecie, żeby zostać nowym supermocarstwem, uruchamiają wszędzie te stacje 5G, bo wiecie, że jest dyskusja na temat tego, czy, czy współpracować z nimi, czy nie. A może jednak nie współpracować, bo stacje 5G, według tych teorii, tworzą pandemię koronawirusa. Co więcej, Bill Gates, Bill Gates, który bardzo dużo mówił w ostatnich latach, to dosyć podejrzane, o tym, że grozi nam nowy wirus. Również może w tym brać udział. Jest mieszany z, yy, z tymi teoriami, gdzieś tam się przeplata, bo on też chce populacji. Słuchajcie, on chce populacji. Mało tego, on chce wypływać szczepionkę na koronawirusa. Więc jesteśmy jednym wielkim laboratorium Billa, to zostanie naszym nowym technomesjaszem, jak już wszystko walnie i padnie. ja chciałam się wtrącić, bo to 5G, to 5G, słuchajcie, to wcale nie jest jakaś bajka. I to nie jest, że to tylko Chińczycy. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że podobno w, no, w projekcie nowalizacji do tarczy antykryzysowej są przepisy, które pozwalają stawiać nadajniki bez żadnych uzgodnień środowiskowych. I co, i czyje to jest, i czyje to dzieło będzie teraz? Nie Chińczyków, to już nie będzie chiński wirus, będzie polsko-chiński wirus. Po prostu PIS chce nas wykończyć teraz jeszcze przez nadajniki 5G, i tak uważam, że tak jest. Przypomniała mi się teoria spiskowa Donalda Trumpa, który od wielu lat jest po prostu takim oddanym wojownikiem tej sprawie i walczy z wiatrakami, i oczywiście tutaj mam na myśli elektrownie wiatrowe. I on od wielu lat snuje takie teorie, że te. Wiatraki produkują jakieś pola elektromagnetyczne, które sprawiają, że w okolicy tych wiatraków praktycznie nie można mieszkać, że ludzie tam dostają raka, że jest to po prostu szalenie niebezpieczne. I wszyscy naukowcy, cały świat naukowy obalił tą teorię. No ale Donald Trump tam razem z Flat Earthowcami, bo oni też w to, w to wierzą, po prostu propaguje dalej te teorie i, i ma w nosie naukę. Oni, oni też to wierzą, tak. To by pomyślał. Donald Trump Słuchajcie, a czy słyszeliście o teorii Netflixa? A, Michał, Ania, słyszeliście o teorii Netflixa? Ja wyznaję, ja wyznaję te teorie. Ja wyznaję te teorie. No wiecie, kto na tym korzysta? Kto na tym korzysta? Pewne akcje idą w górę, inne idą w dół. No i proszę bardzo, Home Entertainment tak zwane. Ma zwyżkę, tak? Siedzimy, oglądamy te programy, zamawiamy, przedłużamy nasze Netflixowe abonamenty, i ich akcje poszły w górę. No, również branża maseczek, płynów dezynfekujących i tak dalej, więc e, stawiam tu znak zapytania. Także branża, słuchajcie, firm, które robią sprzęt do podcastów, ponieważ po wybuchu pandemii zrobił się wysyp. Nowych podcastów, czego jakby dowodów nie trzeba daleko szukać, także być może w to mogą być zaangażowani producenci mikrofonów, uchwytów do mikrofonów. Nie my za tym stoimy. To nie my! Okej, okay. a co powiedzieć na taką trochę bardziej poważną teorię? I tutaj no, pozwolę sobie na może taką lekką, lekko bardziej większe zaangażowanie w to. Nie wiem czy pamiętacie październik-listopad zeszłego roku, co się działo w Hongkongu? Zamieszki bunt przeciwko chińskiej partii komunistycznej. Duży problem dla Chin i te, mówię to trochę żartem, ale wydaje mi się, że pewne, pewne teorie przynajmniej warto porozważać. Duże zagrożenie dla legitymacji chińskiego reżimu, który no, idzie w taką jeszcze bardziej autorytarną stronę w ostatnich latach. I, i to było głośne, tak? To było duże, to było głośne. Nagle, czy ktoś słyszał o Hongkongu, czy ktoś rozmawiał o Hongkongu, czy ktoś w ogóle... Rozważa, co się dzieje w Hongkongu. Chiny się zamknęły. Chiny wykorzystały bardzo dużo różnych nowych metod inwigilacji, a już przecież mieli w ostatnich latach punktowanie tak za, za zachowanie tak, coś ala Black Mirror dosłownie, czyli dostaje się punkty za dobre zachowanie, odejmują ci punkty za złe zachowanie, czyli na przykład krytykę partii komunistycznej. Wszyscy przestali mówić o Hongkongu. Chiny bardzo szybko rozwiązały swój problem z COVID-19. Teraz są wzorem dla świata. Teraz wysyłają sprzęt do innych krajów, za które oczywiście Włosi na przykład płacą. I są no, w tym takim swoim starciu ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą oni się oskarżają wzajemnie o to, że wirus jest ich dziełem i bronią biologiczną. No, Chiny zaczynają być bardzo silnym, coraz silniejszym graczem. I, i też zniknęła ta dyskusja o jakichś wewnętrznych opozycjach, i tak dalej. Oczywiście ja nie wierzę w takie teorie, ale tylko rzucam no, to. No, w, no faktycznie, to cza, to trzeba zauważyć, że Hongkong jest szalenie niewygodnym przeciwnikiem i niewygodnym problemem dla Chin. Wynika to z tego, że nie udało się do tej pory władzom Chin przeprowadzić tego modelu, który na dobrą sprawę przeprowadzili w Tybecie, czyli takiej totalnej ekonomicznej kolonii kolonizacji. Tybet, no tutaj też dzisiaj niewiele, niewiele słyszy się o się protestujących ojgurach, tak? tak? Tam są jeszcze inne metody niż w Tybecie, no bo Tybet został jakby spacyfikowany w sposób ekonomiczny. Tam po prostu prowadziły się chińskie firmy, chińskie fabryki, chińskie brandy, olbrzymie przedsiębiorstwa i zaczęły zatrudniać, zaczęły wymagać języka chińskiego i sprowadziły ten bardzo... Partykularny chiński model gospodarczy, i w ten sposób jakby zaczęli urabiać tą, ten Tybet, tą zbuntowaną opinię publiczną w Tybecie. No wiadomo, no w Ujgurach, no to, co zrobili, no to jest też taki model, którego nie mogliby powtórzyć w Hongkongu. No to z wielu względów. Między innymi chociażby z tego względu, że jednak cały czas system sądownictwa w Hongkongu jest jednym z najbardziej demokratycznych na świecie. I opartym o rewelacyjne praktyki w Wielkiej Brytanii. Więc Hongkong jest dla nich szalenie trudny, ponieważ nie mogą im zrobić takiego rozwiązania przemocowego, które zrobili z Ujgurami, Nie mogą im zrobić takiego czegoś, co zrobili w Tybecie, czyli ich skolonializować ekonomicznie I, i mają wielki problem. No i ten problem w tej chwili przynajmniej tymczasowo się rozwiązał. Ja myślę, że to będzie problem, który będzie bez przerwy dręczył Republikę Chińską do momentu, kiedy oni będą mogli w końcu przejąć Hongkong, co będzie bodajże w 2047 roku. Tak, tak, tak tam jest umowa z, z Wielką Brytanią w tej sprawie. Więc oni sobie spokojnie czekają, jak to, jak to Chińczycy, chyba nawet Mało Setun kiedyś powiedział Nixonowi, ale nie w sprawie Hongkongu, tylko w sprawie Tajwanu, że oni mogą czekać 100 lat. Te 100 lat mija w 2070 roku. Bardzo się cierpliwy naród. No dobrze, ale jeżeli idziemy taką drogą i uznajemy, że jest jakieś ziarenko prawdy w tej teorii, no to pójdźmy sobie dalej. Czy nie byłoby trochę ziarenka prawdy w teorii, że Chińczycy się dogadali z Europejczykami na przykład i z Amerykanami, żeby poukrywać też trochę innych tematów, które na świecie są tematami grząskimi, niewygodnymi i najchętniej to. Byłoby ich nie poruszać, ten, nie wiem, temat głodu w Afryce, temat tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, gdzie Trump prawie wywołał wojnę znowu angażującą pół świata, temat kryzysu uchodźczego w Europie, temat niewydolnych systemów opieki społecznej, i emerytalnej w wielu krajach na świecie. Kurczę, może oni się wszyscy dogadali pomiędzy naszymi głowami, żeby właśnie po pozbywać się pewnych problemów, poukrywać je. E, oczywiście, no mówię to trochę ironicznie, ale faktem jest, że wiele tematów teraz w dobie e, pandemii poznikało. E, I to jest bardzo niebezpieczne, bo zniknięcie tych tematów e, tak naprawdę sprawia, że no my nie wiemy, co się dzieje teraz w obozach dla uchodźców. Ja już o tym mówiłam w jednym z odcinków, ale. Tam sytuacja wygląda mega dramatycznie, i wszyscy mają, tak powiem, to w nosie: wszyscy, którzy mogą cokolwiek zdecydować, żeby polepszyć sytuację tych ludzi. Jesteśmy, wiele krajów w Europie, nie wiem, na przykład, y, polikwidowało ruch turystyczny, zakaża, zakazało działać branży turystycznej. Ludzie, którzy, nie wiem, wynajmowali na przykład swoje mieszkania na Airbnb, teraz nie mogą ich wynajmować. Um, no i rządy próbują im pomóc, a jednocześnie z drugiej strony mamy właśnie problem uchodźczy cały czas nierozwiązany, gdzie ludzi nie da się izolować. Mamy problem przemocy w rodzinach, w domach, której też rząd nie może, teraz rozwiązać, bo przecież wielka izolacja, no takie protipy można by było połączyć te, te sprawy nie wiem, powynajmować te mieszkania od tych ludzi poumieszczać tam uchodźców, poumieszczać tam, nie wiem, osoby, które mogą być narażone na przemoc i tak dalej i tak dalej no mm. No i w tym nowym, wspaniałym świecie można przetestować narzędzia autorytarnej kontroli społecznej, które już w Chinach mają się dobrze i w wielu innych krajach i będzie ku temu większa akceptacja społeczna. Zauważcie też, że mówi się tylko o tym i to też jest pewna, może teoria z naszej strony spiskowa, ale która ma jak najbardziej ręce i nogi. Mówimy tylko o koronawirusie, nie mówimy o niczym innym. Co się dzieje w tle, tak jak zwróciła uwagę na to Anka. No może się dowiemy za kilka lat, co umknęło naszej uwadze, co w normalnej sytuacji byśmy zauważyli. No to nawet nie jest teoria spiskowa, to jest zwykły rozsądek, że że dużo rzeczy umyka naszej uwadze w tym momencie. No tak, ja ogólnie jestem dosyć sceptyczny, jeżeli chodzi o teorie spiskowe. Jakby staram się na bieżąco je zwalczać, gdy tylko słyszę, że jakiś znajomy, znajoma wyznają daną teorię spiskową, no to od razu, że tak powiem, wyciągam działa dużego kalibru i staram się przedstawiać fakty, argumentować, ale powiem Wam, że to jest bardzo trudne. Jest to trudne z tego powodu, że to jest tak trochę jak leczenie pacjenta, który już zachorował, versus szczepienie. W momencie, jak już ktoś wierzy w teorię spiskową, ktoś jest jej wyznawcą czy wyznawczynią, no to oni już jakby są zamknięci w pewnych ramach i przemówienie do nich jest bardzo trudne. Także wydaje mi się, że na głupotę i na ignorancję, które często leżą u podnóży tego, dlaczego ludzie wyznają te spiskowe, leży po prostu taka ignorancja i na tą ignorancję możemy szczepić. Także szczepmy ludzi na głupotę i edukujmy ich i zwracajmy uwagę na to, żeby ludzie rozpoznawali wiarygodne i niewiarygodne źródła informacji. I wiem, że Unia Europejska wpompowała to w sporo kasy i już w wielu krajach Unii Europejskiej, we Włoszech między innymi, w szkołach, Uczy się, w jaki sposób rozpoznawać fake newsy, w jaki sposób sprawdzać źródła swoich informacji, i myślę, że to też byłby bardzo fajny program i bardzo przydatny, nawet w dobie koronawirusa, bo oczywiście, tak jak no, mówimy dzisiaj, tych teorii spiskowych, tych różnych dziwnych teorii jest bardzo wiele i przydałoby się, gdyby dzieci w szkołach, gdyby były takie kampanie społeczne polegające na tym, że ludziom się tłumaczy, jak. Jak sprawdzać źródło informacji, co może być fake newsem, co może być prawdziwe, na czym polega rzetelność dziennikarska. Też jakby skutkiem tego jest sukces polityczny Trumpa, że mówi się, no dobra, no z jednej strony wszyscy dziennikarze mówią, a, Trump mówi B, no to znaczy, że prawda jest po środku. Nie, tak nie jest, prawda nie jest pośrodku, co innego jest słuchać Trumpa, co innego słuchać niezależnych mediów. Znaczy, ja mam w ogóle bardzo złą opinię o mediach dzisiejszych. To jest jakby, wiecie, ja też byłam kiedyś dziennikarką i to jeszcze w takich czasach, kiedy się uczyło dziennikarstwa i kiedy na przykład, jak ja bym napisała niesprawdzoną, wiadomo, informację albo bym sobie coś wymyśliła, no to by mój redaktor po prostu mnie wyrzucił za drzwi. Ale dzisiaj niestety media walczą o, yy, o to, żeby przeżyć i o to, żeby mieć te osoby, które będą klikać. Będą klikać w obrazki, w linki. Po prostu dziennikarstwo jest na bardzo złym poziomie. Media się prześcigują, i to naprawdę, i to ja nie mówię o mediach typu jakichś tabloidowych, tylko o bardzo poważnych portalach. No, ja dzisiaj rano otworzyłam internet, dosyć duży, poczytny, liberalny portal internetowy, i na czerwono wielka wiadomość: ciężarówka z Wuhan przejedzie przez Europę. Trzy wykrzykniki. Bez kitu, to no po prostu poczułam się, jakby ta ciężarówka z Wuhan miała właśnie za 30 sekund najdalej przejechać obok mojego domu, wystrzelić w moje okno, w moją sypialnię jakiś pocisk z koronawirusem i po prostu zabije nas wszystkich. Tak to było podane. Oczywiście, oczywiście wiesz, ale no nie no, słuchajcie, no przecież, co to jest za nagłówek? Przecież. Miała przyjechać jakaś dostawa, nie wiem, masek chyba z Chin czy coś takiego. Mówiliście o tym, że Chiny wysyłają teraz masowo sprzęt do Europy. Przecież ta ciężarówka prawdopodobnie w życiu nie była w tym Wuhan. Przecież to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, co tam zostało napisane, ale taki był wielki nagłówek i to ma wzbudzić tą grozę i tą emocję w odbiorcy, żeby on w to kliknął, prawdopodobnie z przerażeniem, żeby sobie właśnie do tej teorii spiskowej, jak to Chińczycy chcą nas wszystkich zabić. Albo właśnie może później prawie zabić, a potem uleczyć i być naszymi zbawcami. Przecież to jest podgrzewanie takich teorii, to jest robienie ludziom wody z mózgu. Jesteśmy teraz naprawdę w trudnej sytuacji. Ludzie mierzą się codziennie z poważnymi problemami, a media dostarczają jeszcze takiej dawki, po prostu bezsensownych, gównianych, złych emocji i niestety obudzimy się. Po tej całej pandemii, w świecie ludzi, którzy będą potrzebowali naprawdę opieki specjalistycznej, bo będą mieć ataki paniki, to znaczy to już się dzieje, tak? Już jakby są statystyki na to. Dużo osób, nawet po internecie, widzę na grupach różnego rodzaju pyta, jak można się umówić dzisiaj w tych trudnych czasach z psychiatrą, bo gabinety są pozamykane, tak? Będziemy mieć ludzi w depresjach, będziemy mieć ludzi, ludzi ze stanami lękowymi i niestety to, co robią dzisiaj media, to one się przyczyniają do tego. Wniosek jest, wniosek jest taki, po prostu nie dajmy się podburzać różnym, za pośrednictwem różnych teorii. Natomiast jeżeli coś wydaje nam się wiarygodne, to zawsze możemy to mocniej zgłębić, ale nie wierzmy po prostu na ślepo, bo. Bardzo często coś próbuje nami manipulować, jeżeli to są media, to chcą, żebyśmy w nie klikali, żebyśmy no, sprawiali, że oni będą zarabiać pieniądze, jeżeli są to politycy, to chcą nas nastraszyć po to, żebyśmy na nich głosowali, jeżeli to jest biznes, to chcą nam coś sprzedać, myślenie samodzielne. What kind of is that? Tymczasem tego spokojnego pandemicznego wieczoru z Sopotu i z Gdańska. Żegnają Was trójka Waszych ulubionych, najbardziej postępowych, lewicowych głosów z Pomorza. Obywatel Jędrzej Wodaleczyk, Anka Górska. I Michał Piąkosz. Do usłyszenia.